Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w nowym vlogu. Mam piękny słoneczny dzień, który bardzo mnie motywuje do tego, żeby coś robić i działać. Dlatego właśnie ogarnęłam się, próbowałam zrobić dla Was live'a na Instagramie, ale cały czas mnie wywalało, więc mówię, dobra, po prostu naładuję sobie ten aparat i jutro rano nagram. Bo mam teraz takie właśnie dwa tygodnie luźniejsze w pracy, które właśnie stwierdziłam, że niby luźniejsze, ale dalej mam co robić, bo mogę nagrać, ale więc na YouTube'a. Mogę właśnie pewne treści ogarnąć, takie internetowe, na które nigdy nie miałam wcześniej czasu. Plus mam bardzo dużo pracy, jeśli chodzi o analizę online, także nie narzekam, ale też mam jeszcze dużo tych nowych paneli do rozpisania, które nawet nie zaczęłam, bo jeszcze nie skończyłam tych analiz z promocji, także dzieje się. Online jest naprawdę, tak wiecie, takie ciśnienie, że działaj. W studiu jest trochę luźniej, ale korzystam właśnie z tego, że mogę podjechać do miasta, bo mam tutaj właśnie w tej ogromnej torbie z Yelpa, która zawsze mi przychodzi z pomocą, kiedy potrzebuję właśnie coś bardzo dużego przenieść, czy przewieźć, czy do pracy, jak właśnie statyw na przykład sobie woziłam. To mam tutaj, pokażę Wam, ja go pokazałam Wam już ten płaszcz, ale to jest płaszcz właśnie, który w second handzie kupiłam Andrzejowi. I on, zauważyliśmy właśnie, że potrzebuje krawca. I to jest taki płaszcz, który jest jakby trochę taki długi, trochę taki taliowany, przepiękny, ale właśnie w tych częściach, gdzie tutaj są guziki, to on potrzebuje trochę miłości, potrzebuje właśnie takiego oprzycia i tutaj z tyłu właśnie zauważyliśmy, że on też potrzebuje no też trochę krawca. I ostatnio właśnie przez przypadek znalazłam właśnie, że u nas w centrum w Queensgate, w przejściu pod arkadami, chyba Quick Stitch to się nazywa, czy coś takiego, właśnie jest taki krawiec. I mówię, dobra, spróbuję. Jest chyba sporo takich punktów krawieckich, ale to jest taki właśnie gdzieś, który jest w centrum, do którego jest mi jakby najbliżej i najwygodniej, bo nie muszę gdzieś jeździć właśnie, bo też wiem, że są tutaj właśnie różne dziewczyny, co też w domach właśnie szyją i też kiedyś do jednej jeździłam, ale jakby no nigdy nie po drodze mi, musiałam poświęcać za dużo czasu, żeby tam dojechać, a jeszcze wieczorami gdzieś jeździć, coś nie lubię. Ja lubię, wiecie, przy okazji coś zrobić, załatwić, więc mówię do Andrzeja, zawiozę Ci ten płaszcz. Ja go wcześniej dałam. Także to jest taki bardzo ciężki, mega porządny płaszcz i to jest płaszcz właśnie, który mi, jak go kupowałam, to ta dziewczyna właśnie w second handzie mi opowiadała, że to jest marka, która na przykład szyje właśnie takie ciężkie płaszcze, takie właśnie nakrycia wierzchnie, na przykład dla służb mundurowych, które na przykład, nie wiem, powiedzmy dla wartowników, którzy stoją na zewnątrz, dla na przykład służb kolejowych, tak, dla, no dla straży, tak. Więc ten płaszcz naprawdę jest taki mega porządny i z jakiego wcześniej wsadziłam, teraz jakaś ofiara, nie potrafię złożyć płaszcza, ale jest naprawdę, no będzie okej, okay. Myślę, że będzie okej. Okay. Także z tego zawieść i dzisiaj tak właśnie rano czekam na kuriera, bo takie właśnie duże, na to takie mega duże kartony, bo właśnie zamawiałam pieluchy i zawsze daję informację, że jeśli wiem, że będzie kurier z takimi kartonami, a nie wiedziałam, kiedy do końca będzie, to piszę informację, że jeśli nie będzie mi w domu, zostawić na ogródku, że stawiam otwartą bramkę. Ja mam kamerę dookoła domu, więc ja widzę, gdzie kto, jak coś robi, jak coś zostawia, czy puka, czy nie puka, czy otwiera, czy nie otwiera. No i słyszę właśnie rano tak, że coś podjeżdża, jakiś taki duży van i słyszę, że coś cofa, pip, pip, pip. No i tak patrzę właśnie na kamerę, no po prostu, że coś podjechał i stanął. Słyszę to wielkie trzaśnięcie, takie charakterystyczne, dużymi drzwiami i patrzę, wyniki jakby bramka jest otwarta, bo właśnie byłam w domu, ale mówię rano, że jakbyś wychodził, to po prostu nie zamykaj, bo może będzie ten kurier. Ale po prostu słyszę, że ktoś idzie, tup, dookoła, do głównych drzwi, postawił przed drzwiami, zrobił zdjęcie i poszedł. I ani nie zapukał, ani nie, jakby według instrukcji nie zostawił, bo wiecie, gdy ktoś mi tak przechodził koło domu i chciałby, aby to zajumać, to by zajumał. I to mnie dziwi, bo to raczej taki kurier, który nie robił mi problemu, chyba, no nie wiem, czy, no nie wiem, nie widział informacji, żeby to gdzieś zostawić, ale on nawet nie zapukał. On nawet nie zapukał, on po prostu przyszedł, położył i poszedł, nie? Wróciłam już do domu z zakupów. Ogarnęłam wszystko, co miałam ogarnąć. Wrzucałam Wam też już na Instagrama, że te moje ulubione płatki z Marks & Spencer są teraz na przecenie za 88 pi. I to są po prostu płatki idealne. I one też wcześniej kosztowały 2 funty, a później chyba je podnieśli na 3,5 funta. Mówię, 3,5 funta za płatki? No chyba nie. Ale jakby na tej przecenie wzięłam sobie 3 paczki, żeby mieć taki lekki zapas. Pierwszy myślałam, żeby zgarnąć wszystkie 6 tych paczek, które były na półce, ale mówię, nie, to taka małpa, jak wrzucę na story, ktoś będzie chciał wejść i kupić, to żeby nie było, że nie ma. Kupiłam też na próbę pierwszy raz taką granolę, bo ostatnio właśnie mój ulubiony taki snack to jest
jogurt, ten wanila, Madagaskar Vanilla z Marka. Dlatego jak mam na coś fazę, to jem to do obrzydzenia, więc mam cztery, tam mam jeden wyjęty, bo ja nie lubię zimnych jogurtów. I do tego obrane ze skórki dwie właśnie te białe brzoskwinie, także mam na cztery porcje. I tutaj mam taką resztkunię musli, chociaż to sobie to rozdzielę na dwa razy, bo już na trzy to już będzie co bez sensu. Ale jak byliśmy właśnie w Soho Farmhouse, to tam to było jakby w tej takiej części kuchennej dla nas, także można było sobie to zjeść. Ja mówię, nie zjem, ale wezmę i po prostu to jest najlepszy taki musli granola ever. No i nie wiem, czy to można gdzieś osobno kupić. Jak ktoś wie, to dajcie znać, bo po prostu właśnie to połączenie tego jogurtu z tymi brzoskwiniami i z tą konkretną granolą to jest po prostu no, mój ulubiony smak życia. Mógłby tylko ten jogurt być trochę mniej słodki, ale jest ok. Wszystko tak ze sobą się pięknie równoważy. No i wziąłam też pomidory, bo u mnie też jeszcze nie zbrzydła mi to moja bruschetta. I była właśnie tak, bo tak, mam gołąków pełno, mam łazanki jeszcze. Ale wspomniałam wam już w tym vlogu ostatnio, że zauważyłam, że jak jem coś z kapustą, bo po prostu brzuch mam taki i cały dzień się czuję jak balon i po prostu tak mi to siedzi i chyba po prostu ja nie mogę jeść kapusty. Coś na obiad bym chciała zjeść. I tak właśnie patrzyłam tak po Marku, mówię, a coś sobie tak na co bym miała ochotę, coś takiego, no nie, zobaczymy. I wiesz, myślę, może makaron, może pesto, a w sumie mówię tak, dom mam i pesto, i mam gnioki, i makaron, ale mówię, nie, tak może bardziej coś, jakąś taką zupę. I widziałam właśnie, były te zupy chyba właśnie zielony groszek, ale z jakąś szynką. Mówię, nie, ja robię bardzo, to jest zupa, która się robi, nie wiem, w 15 minut i która po prostu, jak chodzi o jakieś pewnie składniki odżywcze czy coś, to pewnie każdy tam dietetyk by płakał nad tą zupą, ale stwierdziłam właśnie, że mam na to ochotę. Więc mam ochotę na tak dziwne połączenie, bo stwierdziłam, że chciałabym zjeść taką świeżą bagietkę z pasztetem, chyba mam JBB albo Duda, nie wiem, ale właśnie taka polska pasztetówka. Tylko bez masła pod spodem. Jesteście team pasztet z masłem czy pasztet bez masła? Bo na przykład mój Angel mi zrobił, pamiętam na samym początku naszej znajomości, zrobił mi kronkę z masłem. I zrobił mi kronkę z masłem, właśnie z pasztetem i dał pod spód masło. Mówię, co to ma być? Mówię, nie zjem tego, fuj, w ogóle ble. Nie pasuje mi to w cholerę. Więc stwierdziłam, że wracając do myśli, właśnie był tam bagietka z pasztetem. I do tego właśnie zupa, taka krem z groszku. Tylko zrobię sobie taką porcję na dzisiaj tylko, bo ta zupa, ja jej nie lubię, jest odgrzewana. I tak mówię, dietetycy nad tym płaczą. Ale wzięłam po prostu tutaj zielony, mrożony groszek. I wezmę teraz tak, ziemniaka, takiego większego, jednego. Obiorę sobie właśnie go w taką małą kostkę. Zaleję go wodą, przyprawię tam solą, pieprzem, wegetą pewnie. I jak już będzie taki, wiecie, miękki ten ziemniak, to wsypię właśnie, tylko nie może tam być dużo wody. Wsypię to porcję groszku. Porcja groszku u mnie to jest przeważnie, moją miarką jest kubek ze Starbucksa, czyli to takie większe kubki, więc taką porcję groszku właśnie tam wrzucę z tego mrożonego i zanim to się zagotuje, bo to jest ważne, jak się już zagotuje, to już jakby ten smak jest trochę inny. Zanim to się już zagotuje, to po prostu wyłączę, zblenduję i taką właśnie zupę zjem. Tam najwyżej pewnie przyprawię świeżym pieprzem. Raz też widziałam, że ktoś dawał skóry trochę oliwy truflowej, a też mam tą jeszcze małą z Marka. Bardzo, bardzo ją lubię, więc taki w ogóle obiad śmieszny trochę. Ale właśnie stwierdziłam, że na to mam ochotę. Dobra. Były tu dwa ziemniaczki, które już mi się podgotowały. Zasypałam je po prostu wegetą i teraz sypałam cały ten kubek z groszkiem i właśnie dopilnowałam do tego momentu, żeby mi się to nie zagotowało. Zblenduję i będę jadła. Dzień dobry, dzień dobry. Ten sam dzień, ale nowy vlog. Jak wam wspominałam, jeśli coś kupię sobie chętnie, to wam pokażę. Wyjmę tylko jedzenie, bo miałam ochotę spróbować właśnie tą bagietkę na zakwasie z pasztetem. I ostatnio nasze odkrycie to są właśnie oliwki, właśnie te z
z serem i to jest chyba, to jest cheddar i to jest tak pyszne i właśnie stwierdziłam, że sobie zjem. I miałam przeczucie poszłam do Secondhandu. Raz wam pokażę, co tutaj sobie jeszcze dokupiłam. I po pierwsze kupiłam piękny płaszcz dla Andrzeja, wełniany. Bardzo, bardzo mi się spodobał. Mam nadzieję, że będzie niego dobry. Tak mierzyłam na siebie, mówię, na mnie dobry, to na niego też powinien być dobry. Także marka, którą mocno kojarzę, to jest ten Surrider Vintage na Bridges w Peterborough. Także skład jest fantastyczny. Kolor również. Andrzej, to jest harmonijne lato. Że ja też w tych kolorach bym dobrze wyglądała. Także kupiłam mu płaszcz, bo właśnie ma taki jeden ciemniejszy, taki długi, długi, ciemny, który ostatnio dałam do krawcowej. Zobaczymy, jak będzie zrobione, pokażę wam później i dam znać, bo za tydzień mam do odebrania. A ten po prostu z kondycji idealnej. No i myślę, że będzie w nim bardzo przystojnie wyglądał. To mi właśnie dziewczyna, która tam pracuje, zwróciła uwagę, że tutaj jest taki element właśnie guzików, które wyglądają jak piłki futbolowe, że nawet nie zwróciłam na to uwagi, mi się wydawało, że to takie jakby drewniane, bo to są chyba drewniane guziki, no ale właśnie w kształcie piłki, jakby okej, okay, wszystko tutaj jest, niczego nie brakuje, także przepiękny płaszcz. I mierzyłam też jeden piękny trench, ale był za mały, to była 14, ale taki idealny, mega taki chłodny właśnie, szaro-beż, no ale był za mały, ale znalazłam coś dla siebie. Bo to jest właśnie taki typowy szary, kamienny właśnie płaszcz, bardzo prosty, bardzo klasyczny i to jest chyba rozmiar L. Marka, czy tutaj jest jakaś metka? O, to jest ta sama marka, patrzcie, czyli angielskie. O, tutaj proszę bardzo. Czy 20 to jest rozmiar? Na metce była L-ka. No nie, nieważne jaki rozmiar, ważne, że w tym dobrze wyglądam. I właśnie mega prosty, mega mi się podobał i wam się w nim pokażę. To jest właśnie taki cienki płaszcz, który jeśli, nie wiem, jest chłodno, a chciałabym... Czekajcie, to są guziki? Nie. Jeśli było na przykład mega chłodno i chciałabym sobie nawet teraz tak w nim przelecieć, a mam pod spodem wełniany golf i jeszcze wełniany szalik, to bym przeleciała, ale to jest taki właśnie typowo letni płaszcz, także... O! Z paskiem. Nie zwróciłam na to uwagi, bo tu nie ma szlufek. Maniek. Także bardzo mi się spodobał. Tutaj ma taki, jakby taki, nie wiem, bardziej mi się kojarzy, taki dziewczęcy ten element. Bardzo fajny, bardzo fajny, bardzo prosty. Ale ten pasek tutaj. Już nie ma go w co wsadzić. Że nie ma szlufek. Te kieszenie ma. To jak to nosić? Zapięty i taki ten? Nie, to mi się czuła beznadziejnie. Mi właśnie się podoba, że jest taki, taki luźny. Także bardzo, bardzo. Mi się podoba i miałam to właśnie takie przeczucie, żeby dzisiaj tam pójść, że coś na mnie będzie czekało. Także kupiłam dwie rzeczy. Mówię, kondycja jest idealna, żadnych plam, nic tu nie ma. Pięknie wygląda. Momento. Dobra, wracam. I teraz tak. Myślałam, że wyjdę tylko z balsamem, ale w sumie to moja ulubiona pomadka 116 Easy. Zostało mi jej, no nie, no sporo mi jej zostało. Nie musiałam jeszcze kupować, ale już wam pokażę, którą sobie wybrałam. Wybrałam, kupiłam, bo tutaj już też jest dosyć duże zużycie, więc tutaj jeszcze pani mi jakiś gratisik dała, także każdy gratisik to fajny gratisik. Teraz tutaj mają taką kolekcję number one i to są właśnie takie kosmetyki, które bardziej anti-aging, tak to mi pani nakreśliła. I tutaj są... O, już wam pokażę właśnie próbki. To jest tam mgiełka. To ona tak chyba za bardzo nic nie robi. Ale mam tutaj właśnie próbkę, już wam powiem, co mi to dała. Krem, serum i krem. Także chętnie sobie przetestuję, bo miałam tam kilka rzeczy takich z pielęgnacji Chanel i naprawdę mi się fajnie sprawdzało. To mikro serum. To po prostu chyba, nie wiem, ze 4 opakowania tego w sumie zużyłam. Także to sobie dam właśnie do tej, do łazienki i przetestuję, dam wam znać. Tą mgiełką też się spsikam. Lekko zapachowa mgiełka do ciała. No takie tam rzemepę. Także fajnie, fajnie.
i nie musiałam tam o nic pytać, ani ten, tylko pani pytała się, czy mam ochotę sobie przetestować, także fajnie. I tutaj wam pokażę właśnie te dwie pomadki. O! Normalnie to bym pewnie wrzuciła do torebki, ale zaczęła tak ładnie pakować i mówię, a dobra, niech spakuję, bo czemu nie? No i teraz tak. Pierwsza to jest ta klasyczna róż koko balm, czyli nawilżający balsam do ust. I wróciłam do tej w czarnym opakowaniu. Jest też ta w białym, mam ją tam właśnie w torebce. Tu mam tą drugą, także czy to jest właśnie ta 912 Dreamy White, czy to jest ta klasyczna, one są w tej samej cenie, mają ten sam skład, tutaj się od siebie nie różnią, tylko tej właśnie długo nie było, bo tak naprawdę chyba zużyłam dwie te, a później już nie było i właśnie kupiłam sobie tą białą, także mega się cieszę, że mam nową, bo mówię, to jest coś, co ja po prostu używam i zużywam i wracam ponownie. I tutaj druga właśnie, którą sobie kupiłam, to też jest ta korekcja Róż Koko Flash i to jest odcień 82 Live. I tak sobie właśnie jak soczowałam w sklepie, to stwierdziłam, że chciałabym ciemniejszą wersję tej 116 Easy. Także już je zesłoczujemy, nie nakładam też jej na usta, więc mam nadzieję, że oczekiwania kontra rzeczywistość będą takie, wiecie, dobre po prostu, więc wyglądają one właśnie w ten sam sposób. Tu mają takie przeźroczyste góry, na dole są podpisane, więc 116 Easy, tutaj wam zrobię takiego właśnie jakby pojedynczego swatcha, żebyście zobaczyli, o co chodzi, czyli to jest właśnie taki balsam z lekkim pigmentem, na zasadzie moje usta tylko lepsze, ale jak sobie nałożycie, to, że tak powiem, by przesłajpujecie kilka razy, no to ten pigment już można budować, także to też była pomadka w ulubieńcach roku, bo po prostu ją uwielbiam. A tutaj właśnie odcień 82 Live, pokażę wam z boku. On już jest taka bardziej, tutaj przynajmniej w opakowaniu się wydaje, różowawa. O, no zdecydowanie, bo też chciałam właśnie tak porównać koło siebie. No tu jest o wiele więcej jakby takiego nadborda, trochę bym powiedziała, patrzcie. One koło siebie jak wyglądają. Bo chciałam po prostu ciemniejszą jej wersję, także one swipe. No już jest bardziej różowo. A tutaj jak sobie to tak nadbudujemy, no to powiedziałabym właśnie, że to jest taki bardziej już typowo, no widać już, to jest taki cielisty, bardzo neutralny, to już jest mega róż, ale zobaczmy zaraz, jak to będzie wyglądało na ustach. No zdecydowanie wygląda jaśniej na swatchach niż tutaj, ale co bym chciała, chciałabym jakieś lustreczko, żebym się tu mogła smyrnąć. Okej. Także dobra, bo ja teraz właśnie lubię takie pomadki, które nie dają zbyt dużo koloru, ale podkreślają usta. Czy to ma sens, co teraz powiedziałam? O, dobra, nie, bardzo ładnie. Może o górę, dół po razie. O, ale tu już jest kolor, tu już jest trochę koloru. Ale są ciemniejsze, nie, podoba mi się. Bardzo mi się podoba. I tą pomadkę pewnie będę po prostu tak sobie nawet bardziej, o, wklepywała. Delikatnie, żeby tylko mieć, mówię, trochę właśnie tego pigmentu. Nie, podoba mi się, bo bałam się, że będzie jednak zbyt różowa, a tego nie chciałam. Chciałam coś takiego ładnego, dziennego. Ona też, tak właśnie patrzę, no tak do światła, ma bardzo dużo właśnie takich drobinek w sobie. Powiedziałabym wręcz, czekajcie, chciałam ją złapać tutaj w światło. O, ma dużo wręcz takiego, powiedziałabym, brokatu. O, czy to widać? Nie wiem, czy to się tu wyzumuje, tak jakbym chciała. O, widzicie, ile to łapie drobinek, ale na ustach myślę, że naprawdę bardzo ładnie wygląda. I tam jeszcze było kilka innych kolorów, które też mi się podobały. Było też sporo takich typowo ciepłych, więc jeśli ktoś ma ochotę, to zobaczcie sobie. Zresztą myślę, że tę całą kolekcję rozbiję też do tych nowych analiz, które były już właśnie wykupione na tym nowym cenniku, bo to są takie pomadki, które wiem, że dużo osób lubi, dużo osób szuka. Bardzo ładnie wygląda. Ja też cały czas szypoluję na te kilka odcieni z Revlonu, z tych takich pomadek, które teraz były
wiecie, tak mocno hype'owane, ale no nie ma ich, one są wyprzedane i online, i w sklepie, także ja chodzę, sprawdzam, bo chciałam też właśnie z Revlon kupić ten przeroczysty, ten taki balsam, który podobno bardzo mocno nawilża i daje niesamowitą taflę i jest taki, że wow, 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 no ale nie było, więc moje nowe kolorki, bardzo mi się podoba i myślę, że jak właśnie bym miała kupować jakieś nowe pomadki, to coś z tego, bo to jest formuła, którą lubię, pigmentacja, która mi się podoba, bez patrzenia w lusterku, można sobie tutaj właśnie przesłoczować i są bardzo komfortowe na ustach, delikatnie nawilżają i też nie zostawiają jakoś tak nawet jeśli czasem mam takie usta jakieś suche, czy takie wiecie, spierzchnięte, to one nie podkreślają suchych skórek, a dużo właśnie takich balsamowatych pomadek z pigmentem, miałam wrażenie, że po prostu wchodziło w każde załamanie ust i jeszcze bardziej je podkreślało, także mega mi się podoba. I idę teraz chyba szykować już obiad. Zrobiła właśnie krupnik śmietnik. Po prostu wrzucę wszystko, wszystkie składniki wrzucę, zaleję wodą, to się zagotuje 20 minut i będzie zupa. Zabieram się za kolację. Tam gdzieś w międzyczasie zrobiłam jeszcze zupę, której zostało niewiele, jak widać. I po prostu robiłam tak, że marchewkę, seler, pietruszkę starą na grubych oczkach. Do tego wrzuciłam paczkę kaszy jęczmiennej, kilka ziemniaków pokrojonych w kostkę. Naprawiłeś? Nice. Kilka ziemniaków pokrojonych w kostkę i przyprawiłam, po prostu to się zakotowało. Także taka zupa. A teraz tutaj będzie po prostu hamburger. I to taki hamburger po prostu, który uwielbiam, który uważam, że jest po prostu najlepszy. I teraz tak, po kolei co tutaj mamy? Po bułce dla każdego. I to są po prostu te duże bułki hamburgerowe. Idealne byłyby te z sezamem, ale nie było. Więc zrobię tak, że je przekroję po prostu, wiecie, na pół i pod koniec właśnie wrzucę do piekarnika i delikatnie je zgrilluję, żeby były chrupiące. Posmaruję z jednej strony musztardą, tylko bo to musi, wiecie, być dobra musztarda, dobry ketchup. I ten ketchup jest po prostu wybitnie dobry. I teraz tak, nasze mięso, że tak powiem, to są te takie wegetariańskie burgery z Tesco, z zamrażalek. I one są naprawdę przepyszne i pełne smaku. I są trochę pikantne. Tutaj jest, no widzicie, poziom pikantności 3. U mnie chłopaki zjedzą bez problemu, ale ja to pewnie wypiję z 3 szklankami wody. No ale nie ma tego złego, ale są przepyszne i warte tego przepijania. I teraz tak, jak ja będę je składała? Na właśnie posmarowany spód dam kilka liści sałaty. Wcześniej dawałam rukolę, ale zauważyłam, że jak daję rukolę, to jeszcze dodatkowo podbijam tą ostrość, więc jakąś taką po prostu zwykłą sałatę. Na to położę później właśnie tego burgera. No i tutaj teraz są dodatki. I wkroję tak, wkroję gruby plaster pomidora, wkroję też trochę awokado i czerwonej cebuli. Dodatkowo dla Andrzeja ten ostry ser, dla nas ten zwykły, będzie położony właśnie ser pod koniec na tych burgerach, żeby one tak, wiecie, się, ten ser się tak fajnie stopił. I ogóreczki. Te ogórki z właśnie sałatki szwedzkiej uważam, że są świetne, tak za 4 plasterki, ale można dać 8, wiecie, z jednej strony, z drugiej strony, te burgery będą tak naprawdę mega wypasione. I tak właśnie dla chrupkości, bo ja bardzo lubię, kiedy w burgerach jest dużo różnych konsystencji, stąd właśnie taki miszmasz, więc zrobię też plasterek bekonu na burgera też właśnie wrzucę. On dawno się 10 minut robił, żeby były takie chrupiące, także dodatkowa fajna konsystencja. Można z tego oczywiście zrezygnować, żeby było tak typowo wegan, ale tutaj ten plaster bekonu wlatuje. I coś, co nie wiem, czy ktoś kiedyś tak dodawał. U nas to jakoś tak wyszło przez przypadek. Mieliśmy po prostu jakąś resztkę Kolesława i ja mówię, a daj trochę do burgera. I oh my god. Brzmi teraz jak ta Jenny z Przyjaciół. Ale po prostu burger życia. I ktoś ma ochotę opatentować tego burgera, taki skład, to naprawdę to jest coś pysznego, więc taka wersja na bogato i taka mega sycąca i mega pyszna i w niej jest wszystko. Dzień dobry, dzień dobry. Ten vlog jest bardzo mocno składany, ale mogą ostatnie filmy wyglądać tak, jakbym kręciła wszystko w jednym czasie, bo są dwie opcje ubraniowe. Albo jest ta bluza, albo ten taki ciemniejszy golf.
ale tak jakoś mam taką dobrą energię, pomyślałam, że przyjdę się z wami z nią, nią podzielę i ja to od dawna mam takie przekonanie w sobie, że dużo rzeczy przyciągamy, że wiecie, że trzeba myśleć pozytywnie, żeby nie stać w miejscu i w ogóle no dużo mam takich właśnie rozkmin, ale właśnie jakoś tak, nie wiem, ostatnie kilka tygodni też właśnie gadam z dziewczynami, z Anią i z Agą, to mamy tak, że się bardzo pozytywnie nawzajem nakręcamy. I to mi też daje dodatkowego kopa, że właśnie jak się ma koło siebie takie osoby, które właśnie tak was nakręcają i tak motywują i z którymi możecie się podzielić, wiecie, takimi rzeczami, wiecie, pozytywnymi, czy jakimiś swoimi planami, czy nie wstydzicie się wyrazić jakiejś swojej opinii, której normalnie byście nie wyrazili w takim, powiedzmy, mieszanym towarzystwie, no to to jest świetne, bo raz też usłyszałam coś takiego, że jakby wiecie, że narzekania i marudzenia i takiego właśnie, o, to bym źle, tak niedobrze, po prostu takiego, wiecie, takich rzeczy, takie rzeczy się łatwiej słucha, niż jak ktoś na przykład mówi, że nie wiem, że coś planuje, że chciałby, nie wiem, że chciałby coś zmienić, że coś nagle dobrego dzieje, pozytywnego, no to często jakby towarzystwo i odbiór się zmienia takich informacji, więc ja też właśnie mam tak, że są jakieś takie rzeczy, które nie wiem, mega mnie cieszą, mega ekscytują, coś się tam dzieje, coś tam planuje, czy cokolwiek. I właśnie przełapałam się na tym, że bardzo niewielkiej grupie osób pewne rzeczy bym chciała też powiedzieć, bo od razu jakoś tak wiem, że to może być, nie wiem, odebrane w nie taki sposób, jakbym chciała. Więc właśnie mega mnie to cieszy, że mam takie właśnie kobiety w swoim... Czekajcie, zrobię tylko brwi i będę do was gadać, bo mam chwilę, a nie dam rady malować się i mówić jednocześnie. Czy się dam rady, ale chciałabym mieć proste brwi. Dobra, bo jak brew zrobiona, to już mogę gadać, więc właśnie długo nie miałam sobie czegoś takiego, żebym była jakaś taka, nie wiem, podekscytowana, jakaś taka, żeby, wiecie, jak się ma takie motylki w brzuchu, takie pozytywne, że coś was nakręca, że na coś się bardzo cieszycie, bo ja naprawdę przez bardzo długi czas, przez kilka lat, byłam taką, ja to mówiłam, amebą uczuciową. Czy coś było dobrego, czy złego, to było takie jak po kaczce, po prostu zero uczuć, zero jakiejś takiej, wiecie, reakcji, nawet jak na takie rzeczy naprawdę mega świetne, takie mega fascynujące, było takie, no dobra, no okej, okay, wiem, wiecie, no cokolwiek. A teraz właśnie czuję taką, właśnie taką ekscytację, nawet z takich małych kroków, które gdzieś tam każda z nas robi i przez to właśnie jak się nakręcamy i ten, to uważam, że po prostu to jest świetna maszyna, dlatego właśnie dzisiaj miałam coś takiego, że zrobiłam taką rzecz, o której już myślałam jakiegoś czasu, a że nie wiem, ale w pewnym momencie mówię, a co mi szkodzi, wyślę tego maila, zapytam, zobaczymy, nic nie stracę, najwyżej po prostu stracę trochę czasu, ale w ostatecznym rozrachunku mogę zyskać bardzo wiele. No i właśnie mówię, takie pozytywne myślenie, przyciąganie pozytywnych rzeczy, no to jest coś, co do mnie bardzo, bardzo przemawia, żeby właśnie tak pozytywnie myśleć, pozytywnie mówić i po prostu wierzyć, że tylko dobre rzeczy przed nami. Ostatnio też bardzo, bardzo fajny live oglądałam na YouTubie, który jest zapisany, więc ja wam podeślę linka i zobaczcie sobie. Tak po prostu na ciekawości, żeby przesłuchać. Myślę, że każdy może sobie go tam odpalić, bo myślę, że każdy coś z niego tam może mądrego wyciągnąć, coś tam mądrego może usłyszeć, bo ostatnio właśnie była u mnie klientka, z którą sobie zawsze tak fajnie pogadamy na brwiach i właśnie podesłała mi tego live'a i mówiła zobacz, koniecznie zobacz, że ona go chyba nawet dwa razy słuchała, także to był akurat taki live o tam o pieniądzach i właśnie o tam roli kobiety i tam w ogóle o różnych, o wielu, wielu ciekawych moim zdaniem tematach i usłyszałam właśnie kilka bardzo mądrych rzeczy i to jest taki podcast, który myślę, że jeszcze raz, czy podcast, to nie podcast, to był po prostu zapisany live na YouTubie, który myślę, że sobie po prostu jeszcze chętnie raz odsłucham, żeby sobie nawet porobić takie, wiecie, jakieś takie zapisać sobie takie złote myśli, coś, co do mnie po prostu przemawia, także nie wiem o co chodzi, dlaczego tak się dzieje właśnie, że jakąś taką ekscytację czuję, takie podekscytowanie, takie naprawdę pozytywne rzeczy.
Więc bardzo to doceniam, że coś się zmienia, coś się rusza, że właśnie mówię, już nie taka ameba jestem. I że się tak potrafimy nakręcać, no nie wiem, no jest w tym coś takiego mega fajnego, co też myślałam właśnie, że puszczę wam i powiem, że, no, że tak aktualnie się czuję, że tak aktualnie jest, bo wiecie, też ogólnie prowadzenie biznesu dla samej siebie, praca dla samej siebie, praca taka typowo usługowa, gdzie się robi takie jednorazowe usługi, to jest taka ciągła praca. To jest ciągła praca, ciągłe też szukanie pomysłów na siebie, jak zrobić, ja nie wiem, jak pozyskać nowych klientów, jak zrobić to, co wrócić. To jest taka praca na okrągło, non stop. Ja to, co robię, bardzo lubię i mi to sprawia bardzo dużo radości. Ale też, no mówię, ja nie jestem jakąś osobą, nie wiem, o jakichś dużych zasięgach. Ja jestem mała. Ja na tyle lat, co jestem na YouTubie, to nigdy nie byłam na YouTubie z taką myślą, że o, to będzie moja praca, to będzie coś. I też powiem dlatego, że tak zawsze myślałam, to nigdy to się nie stało, bo nigdy, no, zawsze miałam, że to jest moje hobby, wiecie, to nie, dla mnie to nie praca, po prostu robię co chcę, wrzucam kiedy chcę, bez żadnego tam, wiecie, ciśnienia. Ale kiedyś właśnie sobie pomyślałam, że no ale dzięki temu, jakby nie patrząc, to jakąś też część swoich klientów pozyskałam, bo też sporo właśnie z tych, sporo, no też jakaś część właśnie osób, która dziś mi tam ogląda, albo z tej analizy skorzysta, albo o tej analizie komuś powie, albo o tej analizie komuś, bateria rozładowana, zaraz wymienię, bo jestem przygotowana. Albo komuś powie, jeśli ktoś szuka właśnie jakiegoś pomysłu, więc że podlinkuję wam ten filmik, myślę, że sobie warto go posłuchać. Jak tylko go tak posłuchać, żeby go faktycznie słuchać, a nie, że włączycie coś w tle i będziecie się rozpraszały, tylko żeby posłuchać, bo naprawdę myślę, że coś mądrego tam można stamtąd wynieść. Także ja tutaj kończę swój make-up, dogniotę sobie jeszcze włosy przed wyjściem, żeby mi takie ładniutkie, świeżutkie, a wam życzę miłego weekendu, proszę was na Instagrama, bo tam jestem o wiele, wiele częściej. Także do zobaczenia za niedługo, buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.